Sala treningowa krakowskiej Wisły. Rozmawiamy z Łukaszem Lichosytem, zawodnikiem oczywiście tego krakowskiego klubu. Rocznik 1994 i zdaje się, że ty jesteś jednym tutaj z zawodników, którzy najpóźniej zaczęli treningi. Dopiero październik ubiegłego roku. Dlaczego tak późno? W sumie się cieszymy, że zacząłeś tę dyscyplinę sportu. Wcześniej nie było takiego planu, czy inne jakieś były przyczyny, które nie pozwalały ci boksować? No raczej nie miałem zbyt możliwości, bo właśnie ja mieszkam w Lipnicy Wielkiej na Orawie, to jest parę, około 100 km stąd. No i przeniosłem się tutaj do szkoły, do liceum. No i tak postanowiłem przyjść na treningi i coś powalczyć, zobaczyć jak to jest. I oglądałem filmy właśnie z różnymi właśnie zawodnikami, no i bardzo mi się spodobało i postanowiłem zobaczyć. Czyli wcześniej gdzieś ta myśl była, nawet mieszkając jakieś 100-120 km od Krakowa, żeby jednak tę rękawicę założyć, po prostu nie było gdzie, tak? Tak, dokładnie, no nie było zbyt możliwości, bo wiadomo, wioska i... Ale no starałem się, tam były jakieś takie treningi, ale to było tylko takie jakby domowe, coś w tym stylu, taka typowa. Podobnie jak tutaj koledzy, inspiracja do tego, żeby zacząć treningi bokserskie, oglądanie walk, tak? Kto najbardziej się podobał, jeśli chodzi o pięściarzy, których miałeś okazję obserwować, podziwiać? No to Tomasz Adamek, tak? No, ale najbardziej to, nie wiem, kickboxer, bo najbardziej mi się podobał Marek Piotrowski. Oglądałem jego większość walk, bardzo dobry miał bilans i bardzo mi się spodobał, bo dostał, czyli miał ciężkie życie, no, ciężko mu się żyło i wybił się właśnie z takich, nie wiem, nizin społecznych i doszedł daleko. Powiem, jak się przeprowadziłeś do Krakowa bezpośrednio, jedną z pierwszych rzeczy, jaką ją zrobiłeś, było zapisanie się do klubu, czy też jeszcze trochę czasu minęło, gdzieś ta decyzja musiała dojrzeć w tobie, jak to dokładnie przebiegało? Nie no, bezpośrednio zapisałem się do klubu, ale musiałem jeszcze zrobić badania tutaj na Wisłę, no i zacząłem treningi. Więc w tej chwili twój bilans to jest 6 walk, czyli możesz właściwie opowiedzieć, może nie o każdej z nich, ale która z nich najbardziej ci utkwiła w pamięć? 6 walk, 3 wygrane, 3 porażki. Czujesz taki niedosyt po tych pierwszych 6 pojedynkach? No trochę czuję, no mogło być dużo lepiej. W sumie to pierwsze 3 walki jakie stoczyłem, to właśnie wygrane i to przed czasem. I to bardzo napaliłem się i później właśnie chciałem startować w zawodach takich wyższej rangi. Okazało się, że jeszcze nie jestem zbyt dojrzały do tego i nie zbyt dobrze jeszcze walczę, ale staram się, trenuję i... Czyli taka, jak dobrze zrozumiałem, 3 wygrane z rzędu na początku, potem 3 porażki. Jak to wpłynęło teraz na ciebie? Trochę nie zdemobilizowałeś jednak do tego, żeby dalej boksować? Jak to wszystko wygląda? Jak się czujesz psychicznie? No, trochę właśnie tak upadłem psychicznie, znaczy upadłem. No, czułem się tak słabo, myślałem, że właśnie skończyć coś tym, bo może to nie jest dla mnie. Ale no, nie poddałem się i trenuję dalej. Mam nadzieję teraz wygrywać i iść do przodu dalej. Wszystko tutaj trenerzy wymienili cię jako jednego z najbardziej obiecujących zawodników właśnie z ich podopiecznych. Jak sądzisz, dlaczego właśnie na tobie mówią, że jesteś tym jednym z tutaj wyróżniających się postaci? Jakie są twoje największe atuty? Jakie moje największe atuty? To pewnie siła, bo bardzo silnie uderzam, mam silne ciosy. I nie wiem, czy zbyt się wyróżniam, ale no, chodzę regularnie na treningi i staram się bardzo. Mało, raczej właśnie zacząłem bardzo późno i to jest właśnie to, ale staram się bardzo. Że tutaj cię można zastać od poniedziałku do piątku, bo właśnie wtedy są treningi, czyli tam szkoła w żaden sposób nie koliduje z tymi zajęciami, tak? No troszkę koliduje, ale no jakoś to godzę to szkołą z treningami i jakoś daję sobie radę. Jakie powiedz plany na najbliższe miesiące, bo na razie 6 walk, no i trzeba by tę złą pasę odwrócić, tak? Jakie starty ci czekają w najbliższych czasie, w najbliższych tygodniach, a raczej miesiącach? No raczej w tą sobotę teraz ma być właśnie start. No mam zawalczyć w sobótce bokserskiej. No i mam nadzieję, że uda mi się wygrać, że pokażę na co mnie stać. No a dalej to będą wakacje, to też jest przerwa, tak? Ale po wakacjach jest Puchar Polski. I mam nadzieję, że coś właśnie osiągnę, coś będzie. No to życzymy jak najszybszego sportowego rozwoju. Dziękuję za to.